Jestem El Jefe. El Jefe, zabójca zombie. Wiem, że o mnie słyszałeś. Czekaj, czekaj, mam pomysł. Chcesz się ze mną zmierzyć, nie? Sprawdzić, kto lepiej zabija zombie. Zobaczmy, kto ich więcej poćwiartuje. Zobaczymy, jak się wykrwawiają. Cześć, witajcie na wideotesty.pl. Zapraszamy was na kolejny gameplay z gry Dying Light. Tym razem jednak pokażemy wam, co można w grze robić poza głównym wątkiem fabularnym. Mianowicie chodzi tutaj o wyzwania i misje poboczne. Zobaczycie tutaj tylko kilka przykładów, natomiast takich misji w grze można znaleźć sporo więcej. Różnią się poziomem trudności, ale generalnie w większości sprawiają mnóstwo frajdy. Przy okazji możemy zarobić trochę doświadczenia. W tej chwili oglądacie misję o średnim poziomie trudności. Mamy 1,5 minuty i w tym czasie musimy uciąć zombie 30 rąk. Wydaje się to bardzo proste, jednak wcale takie nie jest, ponieważ bardzo łatwo uciąć głowę, przeciąć zombiaka na pół, pozbawić go nóg, natomiast trafić w rękę jest troszeczkę trudno. Tym bardziej, że cały czas jesteśmy w ruchu, próbujemy unikać innych zombie, a jednocześnie zadawać precyzyjne ciosy. Jeśli nam się nie uda skończyć zadania w wyznaczonym czasie, nic nie szkodzi, możemy próbować do woli. Natomiast jest też pewien bonus. Nawet jeśli nie wykonamy zadania, a zostanie nam troszeczkę czasu, możemy pozbierać łupy. Jak widzicie, po zombie zostaje sporo przydatnego sprzętu, który możemy potem oczywiście wykorzystać albo sprzedać. Dlatego warto brać udział w takich misjach. Możemy w nich też znaleźć chociażby statuetki. W tej misji jeden z biegaczy rzucił nam wyzwanie. Stwierdził, że jesteśmy nic nie warci i bardzo się przechwalamy. Na pewno nie damy rady pokonać jego czasu w dobieganiu w wyznaczone miejsce. Czyli po prostu konkurencja na szybkość. Oczywiście musimy mu udowodnić, że się myli. Wtedy wygramy trochę doświadczenia. No i przy okazji gościowi będzie łyso. A teraz kolejna misja, która jest po prostu czystym relaksem. Dostajemy do rąk potężną broń, przy pomocy której możemy poćwiartować hordy zombie. Cel jest dość podobny do tego, który widzieliście w pierwszym wyzwaniu w tym filmiku. Tak więc mamy położyć 40 zombie w wyznaczonym czasie. Z taką bronią nie będzie to nic trudnego. Tak więc popatrzcie. Tak więc jak widzieliście, ciekawych misji dodatkowych w Dying Light nie brakuje. Przy okazji możemy szybko podnieść poziom swojego doświadczenia, co oczywiście wpływa na rozwój naszej postaci. Tak więc same pozytywy. Pełna recenzja Dying Light dostępna jest już na portalu wideotesty.pl. Zapraszam.